umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie, aby skruszył nieznośne nam więzi i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ziemię ojców naszych. Tak pisał w Warszawie kardynał Aleksander Gagowski nazajutrz po odzyskaniu niepodległości. A dzisiaj, w stulecie tamtego wydarzenia, pragniemy podczas tej Eucharystii podziękować Bożej Opatrzności za otrzymany wówczas dar. Chcemy złożyć przed Bożym obliczem wszystko, co było treścią minionego stulecia, a także to, czego Opatrzność od nas oczekuje w przyszłości. Zastanawiając się nad treścią dzisiejszych czytań liturgicznych i konfrontując to z setnym jubileuszem niepodległości, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, drodzy bracia i siostry, na trzy sprawy. Najpierw na bałwochwalstwo jako źródło niewoli. Następnie na nakaz miłości nieprzyjaciół. I wreszcie na stojące przed nami zadania. Najpierw pierwsza sprawa. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. To pierwszy z dzisiejszych czytań pochodzi z 8 wieku przed Chrystusem i zapowiada narodziny Ezechiasza, syna króla Achaza. Zapowiada narodziny idealnego władcy z rodu Dawida, który to władca wyposażony w Ducha Świętego zaprowadzi w kraju rajski porządek. Władca ten, dzięki praktyce sprawiedliwości, przyczyni się do pogodzenia w ludziach tych sprzeczności, które w zwykłych okolicznościach są nie do pogodzenia. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razy czy leżeć będą, ciele i lew paścią będzie z połem i mały chłopiec będzie je pogarniał. Tę wizję księga Syracha komentuje zwięźle. Co ma wspólnego wilk z jagnięciem? Co ma wspólnego grzesznik ze sprawiedliwym? Ezechiasz, zastanawiając się dogłębnie nad przyczynami utraty wolności przez ówczesne państwo Izrael, doszedł do wniosku, że praprzyczyną niewoli było bałwochwalstwo. To znaczy ubóstwienie stworzenia zamiast stworzenia. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Opuścili go i odwrócili twarz od przybytku pańskiego, a tyłem do niego się obrócili. Dlatego zapadł gniew Pana na Judę i Jerozolimę i uczynił on z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwienia. Podobnie i my, szukając najgłębszych przyczyn naszych rozbiorów, dostrzeżemy, iż ostatecznie przyczyną tego nieszczęścia było bałwochwalstwo naszych przodków. Poza wieloma przyczynami historycznymi, które można wymieniać, jest też i ta jedna przyczyna teologiczna. Cześć boska oddawana stworzeniu zamiast Polsce. A poza tym, historia Ezechiasza uczy nas tego, że cała godność władzy wynika tylko i wyłącznie stąd, iż pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg. Gdziekolwiek ta zasada zostaje poddana wątpliwość, tam chwieją się same podstawy porządku państwowego, a rządy sprowadzają się do pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów. Setną rocznicę odzyskania niepodległości najpierw oddajemy cześć polskiemu domowi czasu zaboru, jego staraniom na rzecz podtrzymania miłości do ojczyzny.
wyrażamy nasze uznanie wszystkim organizatorom pracy u posta, którzy przewili gospodarność, pracowitość, oświatę pośród uboższej ludności i przygotowywali ją do konkurencji z zaborcami. Oddajemy szacunek wszystkim twórcom ówczesnej kultury, która kształtowała duszę Polaków, warunkując im zachowanie ich tożsamości. Dziękujemy duchowieństwu, które pracowało wówczas nad świętością ludu polskiego. A przede wszystkim oddajemy chwałę tym, którzy w kolejnych pokoleniach, walcząc z zaborcami, złożyli najwyższą ofiarę krwi. Owszem, historia nie jest pisana tylko przez czas, ani wydarzenia społeczno-polityczne, lecz piszą ją ludzkie sumienia, odsłaniając głębsze, duchowe znaczenie czasu. Historia warstwą wydarzeń powleka zmaganie sumień. Warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Pytał w 1974 roku Karol Wojtyła. Czas zaboru to także okres wielkiego zmagania ludzkich sumień. Prawdopodobnie większość Polaków zachowała w tym czasie wierność Ewangelii. Część z nich jednak zaciągnęła winę kryminalną, inni polityczną, inni jeszcze moralną, a wszyscy winę metafizyczną. Istnieje bowiem solidarność między ludźmi jako ludźmi, na mocy której każdy jest obarczony odpowiedzialnością za zło i niesprawiedliwość na ziemi. W szczególności, jeśli to zło zostało dokonane w jego obecności lub za jego wiedzą. Gdyby ludzie mogli uwolnić się od winy metafizycznej, byliby aniołami, a pozostałe pojęcia winy stałyby się bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji konieczna jest nasza prośba o przebaczenie win, które zostały popełnione w tamtym okresie przeciw Ewangelii, przeciwko Kościołowi i polskiemu społeczeństwu. Drugi temat to miłość nieprzyjaciół. Tak tekst Hammurabiego, jak i prawo Starego Testamentu dopuszczały prawo odwetu. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę. Prawo odwetu miało eliminować prawo do nieproporcjonalnie wysokiej zemsty, a jednocześnie chronić porządek publiczny, odstraszając agresora. Jezus zniósł prawo odwetu, zastępując je prawem miłości. Co święty Paweł streścił w słowach: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwycięża. Przez rezygnację z własnych, nawet słusznych praw i przez pragnienie dobra drugiej osoby, uczeń Chrystusa może przyczynić się do nawrócenia agresora i zmiany jego życia. Najpierw jednak trzeba uśmierzyć agresję łagodnością, a dopiero wtedy można odwoływać się do prawdy i sprawiedliwości. W przeciwieństwie przemoc rodzi dalszą przemoc i powstanie zamknięte koło zła. Pewną ilustracją trudności, jakie powstały pośród duchowieństwa okresu zaboru z tytułu właśnie tego Jezusowego nakazu: miłujcie waszych nieprzyjaciół, bardzo wnikliwie przeanalizował arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Beliński. Pisał on tak. Do obozu patriotów należeli znowu duchowni gorącego i szlachetnego serca, ale nie dość kościelnego ducha, których głównym zadaniem było nie to, aby naród pozyskać Kościołowi, lecz aby przez katolicyzm wskrzesić ojczyznę, a przynajmniej zachować naród od zagłady. Czuli oni, że katolicyzm jest najgłówniejszą przeszkodą do naszego wynarodowienia.
ale zamiast widzieć w nim jedynie zbawiający pierwiastek, co narodowi wiekuisty zapewnia żywo, oni widzieli w nim po prostu kamień węgielny polskiej narodowości, z wywróceniem którego runęłoby całe budowanie. Jakkolwiek przegorliwie i nieraz z narażeniem siebie bronili zasad katolickich i kościelnej w kraju organizacji, czuć jednak było, że nie tyle chodziło im o chwałę Bożą i zbawienie dusz, ile o sprawę Polską. Nie powiem, aby ci księża nie mieli wiary albo kapłańskiej gorliwości. Wielu z nich owszem, przykładnymi było kapłanami, ale ten Boży zaczyn zakwaszał zawsze ziemski pierwiastek opartego na nienawiści patriotyzmu, który nie pozwalał im nigdy wznieść się na wyżyny prawdziwie chrześcijańskiej miłości. Nie tylko nie troszczyli się oni wcale o nawrócenie swoich prześladowców, lecz zbyt swobodnie, pojmując obowiązki odbitego narodu względem zaborczej władzy, nie poprzestawali oni na upoważnieniu biernego oporu w rzeczach przeciwnych sumieniu i zastrzeżeniu praw swoich. Służąc przede wszystkim krajowi, a nie Kościołowi, mniej oglądali się oni na rady i ostrzeżenia udzielane z Rzymu, niż na głos opinii publicznej w kraju, a ta chęć popularności popychała ich nieraz na bezdroża, których najwolniejsze nawet sumienie usprawiedliwić nie jest w stanie. A teraz trzeci temat, czyli nasze zadania na przyszłość. Stabilna przyszłość naszej ojczyzny zależy przede wszystkim od odnowy naszej wiary. W czasie zaborów i wojny światowej I nasi przodkowie opierali swoje wysiłki zmierzające do odzyskania wolności na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów i ludzi i narodów. I ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Wiara w Boga to również niemożliwy do zastąpienia fundament stałości i równowagi, na którym spoczywa prywatny i publiczny porządek dusz, rzeczy i spraw. Pomyślność naszej ojczyzny może zrodzić się tylko z takiego porządku i w takim porządku tylko może przetrwać. Drugim zadaniem jest odnowa naszych sumień. Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się jak zawsze za sprawą odnowy sumień. Sama zmiana struktur społecznych, ekonomicznych, politycznych, choć ważna, może się jednak okazać niewykorzystaną szansą, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia. Oni przecież przyczyniają się do tego, że całokształt życia społecznego formowany jest ostatecznie według reguł tego prawa, którego człowiek sam sobie nie nakłada, ale je odkrywa w głębi jako głos, któremu winien być posłuszny. Ten głos to wewnętrzne prawo wolności, które ją ukierunkowuje na dobro i ostrzega przed czynieniem zła. Odzyskanej wolności nie rozwinie się, ani się jej nie ubroni, jeśli na każdym odcinku życia społecznego, gospodarczego i politycznego nie staną ludzie prawego sumienia, zdolni oprzeć się nie tylko różnym zmiennym wpływom i naciskom zewnętrznym, lecz także temu wszystkiemu, co osłabia albo wręcz niszczy wolność człowieka od wewnątrz.
Ludzie sumienia to ludzie duchowo wolni, zdolni do rozeznania w świetle odwiecznych wartości nowych, które tyle razy się sprawdziły, nowych zadań, które przed nimi opatrzność stawia w chwili obecnej. Każdy chrześcijanin powinien być człowiekiem sumienia odnoszącym nad sobą samym zwycięstwo. Powinien nim być we wszystkich sprawach dotyczących jego życia prywatnego i publicznego. Formacja prawego sumienia wiernych, poczynając od dzieci i młodzieży, musi być stałą troską Kościoła. Troska o budowanie tkanki moralnej całego narodu. Naszym trzecim zadaniem jest troska o pamięć. Pamięć bowiem jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Społeczeństwo, które nie pamięta o własnej przeszłości, pozbawia się tym samym kryteriów zdobytych dzięki doświadczeniu i nie potrafi już stworzyć podstaw harmonijnego współistnienia i wspólnego zaangażowania w realizację przyszłych celów. Takie społeczeństwo jest szczególnie podatne na ideologiczną manipulację, a narody, które nie potrafią zadbać o własną historię, rozpadają się lub tracą swoją tożsamość. Czwarte zadanie to odnowa naszej kultury. Święty Jan Paweł II w UNESCO podkreślił, iż kultura jest najskuteczniejszą formą obrony suwerenności. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, które wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć. A on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większej od tamtych potęg. Dlatego naturalnym sprzymierzeńcem moralnego odrodzenia społeczeństwa polskiego może i powinna stać się nauka i kultura. Ludzie nauki, środowiska naukowe, uniwersyteckie, pisarze, twórcy kultury, doświadczając swoistej transcendencji prawdy, piękna i dobra, stają się naturalnymi sługami tajemnicy Boga, która się przed nimi odsłania i której powinni być wierni. Ten wymóg wierności sprawia, że jako uczeni i artyści, bez względu na przekonania, są powołani do tego, by pełnić funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwo zagraża lub je pomniejsza. Piątym pilnym zadaniem jest odnowa polityki. I nie myślę tutaj jedynie o sporze o reformę sądownictwa, ale o czymś znacznie bardziej podstawowym. O prawach, które w zasadniczy sposób są sprzeczne z prawdą o człowieku i w konsekwencji uznają życie niektórych ludzi za niewarte życie. Jakże bym pragnął, aby ludzie, którym na sercu leży praworządność, z pełnym przekonaniem zaangażowali się w zniesienie takich praw, ponieważ, jak bywają fake news, czyli fałszywe informacje, tak istnieją również fake laws, czyli fałszywe prawa. Wprawdzie instytucje publiczne wytrzymają wiele, a wolna polityka bezkonfliktowego elementu jest niemożliwa, jeśli nasze interesy, opinie i przekonania konkurują ze sobą. Niemniej jednak wolnościowy ład potrzebuje pewnego politycznego stylu, jeśli coraz więcej obywateli nie ma się odwrócić od niego ze wstępu. Trzeba się też na koniec strzec przed pokusą instrumentalizacji tak Kościoła, jak i państwa. Z
Zasadą dajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co należy do cesarza, daje porządek dobrze pojmowanej autonomii Kościoła i państwa przy jednoczesnej, życzliwej ich współpracy. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w odniesieniu do tak zwanej polityki partyjnej. Państwo postrzega czasami Kościół jako instrument do osiągnięcia własnych celów. Kościół może czasami w analogiczny sposób odnieść się do instytucji państwa. Kościół, owszem, ma obowiązek przemawiać z pozycji metapolitycznej, przypominając o normach, zasadach i wartościach etycznych, jakimi powinien kierować się rząd, podejmując decyzje w danej dziedzinie. Nie może jednak, jeśli nie chce utracić swojej politycznej wiarygodności, zmieniać formy swojego zaangażowania z politycznej na metapolityczną i odwrotnie, w zależności od tego, co w danym momencie uzna za bardziej dla siebie korzystne. Na koniec prośmy Pana Boga o pomoc. Prośmy słowami poety. Niech innym góry swe złoto dadzą. Niechaj ich miecza żelazna potęga, ciężąc okuty świat pod swoją władzą, od wiecznych lodów do ogniu dosięga. My niesiem prośby przed Twoje ołtarze. Zostaw nas, Panie, przy wolności darze.